Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie, jestem bardzo wkurzony, jestem bardzo zirytowany i ogólnie bardzo mi też przykro. Co, co jeszcze mogę powiedzieć? Nie, wiem, ale zostaw lajka. <laughs> Słuchajcie widzowie, zostałem wyzwany. Zwyzywany wy wy przez ludzi na odcinku, którego dzisiaj obejrzymy, ten fragment, gdzie mnie wyzywają. E, pogadamy i też ich powyzywamy, dobra? Tak nawzajem zrobimy. dokładnie chodzi o By The Way Juliet, w sumie to jej kanał, na którym nagrała opis influencera jednym słowem. Ja tam właśnie wylądowałem, e, jest tam właśnie by the way, Juliet jest też czajnik Jest tam chłopak Polish, Genzy, jest tam jakiś jeden losowy Ziomek. Ja już ten fragment obejrzałem I nie dam sobie pluć w twarz, trzeba Odpowiedzieć, trzeba, trzeba poważnego Zeba powrócić, bo to jest też bardzo Poważna yy, sprawa, no bo Nie będą mi przy dupasy czajnika pluć w twarz Tak? Czajnik sobie kopiowaniem Mr. Bisa 1 do 1, shortców też Jakiś 1 do jeden tiktoków yy, kopiowaniem yy, Zrobił karierę i teraz Wyhodował jakiś pseudo-influencerów I będą mówić takie bardzo niemiłe rzeczy. O mnie. Dobra, bo ja tak się trochę z wami droczej już to puszczam, żebyście usłyszeli, co tam bardzo niemiłego o mnie powiedzieli. Dzisiaj opisujemy influencera jednym słowem i jest to już druga część. A, to nawet zabawne w sumie. <noise> bo dali czajnik i Mr. Beast, że opisali go. Okej, okay, dobra, Do rozumiem, ty stansik. Dobra, lecimy, zebo. A ty lecisz, tak? Mówię, są myśli. No pierwsze skojarzenie miało być, tak? Ja nie oszukuję. Zerba, ale miała być zebra. A czajnik akurat mało oryginalnie, że po prostu zebra, bo, bo, bo wiecie, że zebo. No okej, okay. no ale mogło się faktycznie skojarzyć jako pierwsze. A potem wyszło... Nie ba, beby, beby, beby zebywa. Przecież w sensie ja akurat całkiem lubię zebo, poza tym, że się do nas przywala. ja całkiem lubię czajnika. Wydaje się na sympatycznego gościa pracowitego. Oprócz tego, że na przykład e, ostatnio też zrobił jakiś tam, że w trumnie jest przez ileś tam godzin, to też tam były jakieś sceny skopiowane jeden do jeden od Mr. Bisa, nie wiem, typu e, to, że jego znają mi się do niego kopią i go pozdrawiają coś takiego. było. Będzie tyle możemy zrobić otworów, nie? Is it actually him? Yeah. Yeah. We found Jimmy. A mówił, że już nie będzie kopiował Mr. MrBeasta, ale wiadomo, wiadomo, jest tłumaczenie, że no co ma innego wtedy wymyślić. <laughs> ale Ja pamiętam, że Freeze podczas pierwszego daily też miał łatkę loga na pole, ale jakoś bardzo szybko z tego potrafił wybrnąć. Nie wiem dlaczego czajnik tak. On nawet trochę impreysuje to, że jest kopią Mister Beasta ostatnio, takie trochę przykre. Mam zawsze taką rymowankę, jak mówię, to mam zebo. Zjebo. No dobra, no ja mam. A to akurat typowe takie. No okej, okay, no. Ja akurat czajnik Zbytnio miałam, za co w sumie wyzywać. W sensie, no, no nie, no, no chciałem coś wymyślić, ale nie potrafię, bo tak naprawdę, no właśnie, przez to, że sobie sam da łatkę tego Mister Bisa, takie pewnie i tak jest dla niego takie. Hmm. Pierwsze co mi do głowy, ale zaraz to mogę wytłumaczyć, i no, powiedziałem, że debil. Z nie no, ty, Nie możesz powiedzieć debil i powiedzieć, że to wytłumaczysz za chwilę, no no nieładnie tak bardzo. W sensie, ja to sam na siebie mówię, debil tak akurat nie jest. To nie, nie jestem jakimś kanałem naukowym, wiadomo. Jestem kanałem, który sobie ogląda jakieś głupoty influencerskie i się śmie też z debili, sam będąc debilem w sumie, ale jakby tak na to a no wy też jesteście bandą po prostu debili, którzy dalej się cieszą z tego, że sobie jajko na przykład muszą przytrzymać i kto nie rozbije jajka dostaje 200 zł, tam 2000. Aczkolwiek ten ostry właśnie wydaje się na dość inteligentnego człowieka, w sensie on takim chyba wujkiem Łuki mieszczajnika. Ej, no, miałem być niemiły dla niego, kurde. E, jest z polą z Rzęzi. Nie wiem. <laughs> nie wiem w jaki sposób miało go to urazić. E... Dlatego, że jakby jego konwencja i jego twórczość głównie się opiera na tym, że on taki, wiesz, prosty sposób to wszystko opisuje, tak się śmieje, jak kidos. No tak, no, no w sumie w sensie o to chodzi, nie? Że jakoś mega dogłębnie, jakoś analitycznie, psychologicznie do tego nie podchodzę, bo nie jestem psychologiem, nie udaję psychologa. Aczkolwiek przez trzy lata się uczyłem psychologii, więc no, <laughs> no ja już to wiele razy mówiłem, nie? No ja jestem jak taki typowy widz, że se ogląda i se jak piszesz komentarz, też jak piszesz komentarz, to nie myślisz jakoś, nie wiem, psychologicznie jakoś kurde, naukowo do tego podchodzisz jakoś mądrze, tylko nie, na przykład piszesz Haha Debil, no to, to, to <grywia> tak wygląda mój content trochę. to no, ja dałem dzieciak. On no taką... opowiada o tym wszystkim i on jeździ z autkami. <grywia> Dobra, widzę, że ostry trochę zmisklikował, bo de Debil to też chyba powinno się podpiąć do tego po lewej. To jest taki boomer typowy, który mówi, że ktoś gra w gierki, więc jest dzieciakiem. No to co ma. Abo do Beno. Abo też że się śmieje z jakichś, nie wiem, głupich czynów influencerów. To, to też nie podkreślał. Nie wiem, w sensie. Ja, ja, ja nie mówię, że ja nie jestem dzieciak, bo w sumie trochę mentalnie się czuję jak dzieciak, ale to chyba dobrze, nie, bo patrzenie na świat tak poważnie i w ogóle, to w sumie to taki trochę minus, nie? Że potem można popaść w przykrość. Wiadomo, że są sytuacje, gdzie trzeba być poważnym, ale wydaje mi się, że YouTube to jest ostatnie miejsce do tego. Oni sami o tym wiedzą, bo sami jak dzieciaki się zachowują, właśnie to co mówiłem z tym jajkiem, że nie wiem, chowa jajko i takie typowe frizowe kontenty robią, to też są dzieciakami na tych odcinkach. No to co, co oni, też są dzieciakami? No, no, <laughs> no, tak no, 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 no właśnie, Na głowie ma zebra, na no no, tak trochę taki nie, debil właśnie. Ale nie tego, tak... Dobra, oni chyba trolują, nie? <laughs> nie, nie, za mało ich ogląda, Znam, za mało ich znam, żeby zrozumieć w momencie, gdy oni trollują albo nie, ale trochę to, to musi być chyba troll ze strony ostrego, bo pomimo tego, że już, z, nie wiem, chyba że on myśli, że ja przed mikrofonem teraz w głowie Zebry sobie cisnę, no to też jest taka możliwość, nie wiem, nie wiem, to wtedy bym się zastanowił, kto jest debilem, ale wątpię, że on tak myśli, to trzeba było być serio debilem. Ale nie negatywnie, tylko jest idiotą po <laughs> Co ty w ogóle mówisz, że no? jest debilem, ale poza... E, w sumie... Okej, okay, dobra, rozumiem o co chyba chodzi. No i dobra, okej, okay, to jednak chyba nie jest wyzwisko. Chyba, że jestem faktycznie tym debilem, który teraz nie, o, nie ogarnia, że ktoś go w serio wyzywa to przykro. No bo w sumie jakby nie patrzeć, to wszyscy jesteśmy idiotami tak naprawdę. Ale <grytanie> takie trochę komentary dla dzieci. Co tak, 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 to to takie. To, to, tak jak jak to ty gadasz, człowieku. Znaczy ja już to obalałem, bo fagata ostatnio mówiła, że no, że bo to jest komentary dla dzieci. No, 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 no nie wiem, w sensie na pewno jakieś dzieciaki też mnie oglądają, jacyś dorośli, jacyś, kurde, w średnim wieku. Wydaje mi się, że taki uniwersalny. Bardziej komentarzem powiedział. Ale ja na przykład dałam Justka, bo on mi chce to wytłumaczyć. Bo on mi się kojarzy z Justkiem na zasadzie, że on tak dopina się do każdego. Justek też tak ma takie formy żartu. Ja, no, ale i... Justek to tylko do ciebie się tak dowala. Może tak. Ja za chwilę też ich wszystkich opiszę jednym słowem, ale poczekajcie, tam im koniec jakby wypowiedzenia się i, i podsumujemy to też jednym słowem. Taki sarkastyczny jest taki. No to, to, o, o, tak, sarkastyczny. sarkastyczny. A jestem sarkastyczny? <laughs> Nigdy w życiu. Ja się cały dziwił na przykład ze to był Justek na przykład. No, a nie dziwił, się... Jakby to był Justek? No i oni będą mi mówić, że ja, ja dla dzieci content tworzę i ja to w ogóle jestem dzieciak i debil. No, no co wy w ogóle wy się jaracie tym, że jezieje, jakby Zebo był Justkiem, <laughs> Są pewnie ci sami, co repostowali TikToki typu twoja nauczycielka odbyła geografii, mogła być Zebem. <laughs> ale ja nigdy się nie boję, powiadać opinii na niczyj temat, dlatego Powiedz. Zebo kocham cię, nie nagrywam na mnie filmu. O, 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 jak to obejrzałem? Bo wy mi się komentarze ogólnie, że taki odcinek się pojawił. Ja sobie myślę, okej, okay, zobaczcie, zobaczyłem sobie I takie. E, nie chciało mi się tego odcinka robić, ale jak. Jak ktoś mi mówi, że nie zrobisz odcinka, to ja wiem o tym, że on mnie bejtuje, żeby zrobić, więc y, pójdę na jego ten i, i, i zrobię, i zrobiłem. No, no, to no, 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 nie, to no, no, dobra, to szczerze, ale szczerze, no. szczerze, ale szczerze. Nie, ale to szczerze to tak powiedziałem, że pierwsze co mi się skojarzyło, że jest debilem, no i finalnie <śledzimy> uważam, <o co> ma... <śledzimy> Ogólnie to debil, ale to to jest z... Ale dzieciak, jak on tak może turlać się po ziemi, tam jest brudno, to jest bardzo niepoważne. Dzieciak, dzieciak. No bo on powiedział mi dzieciak jakby nie wiem, jakby content na YouTube miał, miał być poważny, albo nie wiem, profesjonalny ka za każdym razem. Bo właśnie nie wiem, czy pod tym kondem czy faktycznie pod tym kondem że po prostu się śmieje z głupoty ludzkiej i sobie gram w gierki. Grasz w gierki, dzieciak. Finalnie uważam, że tak na 40% mi wypowiadać Szukam... Słucham nowych influencerów moich drodzy, na no, czajnik, Praca zgłoście się. O, no właśnie, no debil. No i kto tutaj jest też debilem? Nie, nie potrafi nawet się powiedzieć normalnie. E, chyba, że czajnik mu da jeden do jeden na przykład skrypt skopiowany, z, przetłumaczony od Mr. Bista. Jeden, jeden ostry. <grym> najgorzej w ogóle, bo ja teraz się zdałem sprawę z, z tego, że chłopie dysuje tam jeden, że jestem dzieciakiem, a ja Minecraft a mam w tle akurat, bo miałem chęć se parkura porobić. Chciałbym się iść z normalnymi ludźmi. Dobra, nie, finalnie dajcie mi powiedzieć. Pierwsza myśl, debil. Druga myśl, debil debilny content, trzecia myśl, spoko, ale debil. Debilny content, a wasz content typu na przykład 50 godzin w trumnie i sceny skopiowane od MrBeasta 1 do 1, to 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 nie jest debilne. No to też jest dla debilów content, którzy nie potrafią po angielsku sobie obejrzeć lepszej jakościowo tej właśnie tej samej treści, dosłownie. Ale jak komu się podoba, to niech się tam ogląda, nie? Takie były trzy moje myśli. Nie, na, na końcu powiedział spoko ale debil, to, to się jednak wyrównuje, po, bo powiedział, że spoko, więc spoko. On, on też spoko ale debil. Ale dobra, teraz czas na mnie. <laughs> Jedno słowo, żeby opisać każdego z nich. Przydupas. Nie wiem, on tam chyba losowo u tego czajnika, się ten y, sprowadził i chyba czajnik ostatnio o nim na, na podcaście mówił, że tam procent oficjalnie jako jedyny, to jest pierwszy jego taki pod influencer, z którego ciągnie procent na papierze. By the way, Juliet wydaje się pokrzywdzona. No dałbym pokrzyw. Zona trochę. Dlaczego? Nie wiem. takie mi w sumie słowo jako pierwsze przyszło, ale raczej chodzi o to, że czajnik trochę się poświęcił. W sensie ją poświęcił dla kariery, ale i tak potem poszedł szukać na przykład z Faustyną. Nie, no to takie trochę było. No ale wiadomo. Na Czajnika bym dał ambitny. Ej, w sumie no miłe, za miłe dla czajnika mogę zmienić. Mister Bis nie Ram, bo to nie jest oryginalne, ale dałbym zagubiony. Bo wydaje się, taki zagubiony dojrze z relacjami swoimi tam prywatnymi, ale w to się nie będę zagłębiał, ale też bardziej ze swoim kontentem. Że niby chce mu udowodnić, jako właśnie to nie jest ambitny, jaki to nie jest w ogóle super wow i oryginalny content robi na polskim YouTubie, ale potem znów mówi no, kopiuję od Mr. Bista, ale potem mówi, że jednak nie kopiuję I takie, takie, takie błędne koło trochę to jest. A dla Ostrego dałbym niespełniony, bo on się trochę tak nie spełnia w sensie robi tego YouTuba, niby tam se zarabia, robi coś z czajnikiem, czajnik się spełnia w tym YouTubie, ale on zawsze chciał być tym piłkarzykiem, ale ten piłkarzyki z tego co widziałem ostatnio tak średnio mu chyba idzie. No, i to tyle w sumie. Ja się tam jak tam za lajka, za wszystko błogona Widzimy się jutro i na razie w kolejnym debilnym odcinku.